Czasami, kiedy ktoś, kogo bardzo lubimy, obchodzi urodziny, w ogóle nie mamy pomysłu, co można by mu podarować. Mam dla Was propozycję. Najfajniejsze prezenty to takie, które zrobimy samemu. Dlatego dzisiaj wykonamy urodzinową kartkę z brokatem, który nie brudzi. Spróbujcie razem ze mną. Siemano! Jestem Mru, jestem ilustratorką i autorką książek dla dzieci i dziś pokażę Wam, jak używając mojego sprzętu do pracy, czyli iPada, stworzyć urodzinową kartkę z niebrudzącym brokatem. Do dzieła! Przyda nam się program Procreate. To jest program, którego używają profesjonalni graficy, ale nie martwcie się, to będzie proste. Oto i on. Wybieramy plusik z boku ekranu, bo potrzebny nam będzie format nadający się do druku. Jeszcze raz plusik i spójrzcie tutaj centymetry i format A4, czyli 21 na 30 cm, powiedzmy coś takiego, 29,7. Zwróćcie uwagę na to, żeby tutaj DPI wynosiło 300. Wtedy będziemy mieć na pewno dobrą rozdzielczość, dobrą jakość naszej kartki. Ok, utwórz. Jedziemy. Oto i nasza kartka, na razie biała. Żeby użyć niebrudzącego brokatu, posłużymy się jego zdjęciem. A skąd zdjęcie? Oczywiście możecie je znaleźć na google.com, ale ja użyję apki Unsplash, która zawiera darmowe zdjęcia. Wpisujemy tutaj glitter i wyskoczy nam trochę zdjęć brokatu. No ja może bym użyła takiego złociutkiego. Ok, ściągamy i wracamy do Procreate'a. Tutaj, jak widzicie w tym kluczu, klikuję dodaj, wstaw zdjęcie i znajduję zdjęcie brokatu. Ono jest troszeczkę za małe, powiększymy je, obkręcając. Super jest w iPadzie to, że można łączyć rysowanie pensilem z gestami dłoni. Dopasowuję do ekranu. I teraz, moi drodzy, tutaj po prawej stronie dodajemy warstwę, klikając plusik. Warstwę pokolorujemy na biało, przeciągając to kółeczko. Siup! Ok. To bardzo proste. I teraz już wystarczy napisać urodzinowe życzenie. Mamy do wyboru bardzo dużo pędzli. Ja wybiorę te z grupy kaligraficznej. Może pióro. Dzisiaj są akurat imieniny mojej mamy, więc napiszę kartkę dla mojej mamy. Spójrzcie, jaki piękny brokat. W związku z tym, że pensil ułatwia nam rysowanie, ten pędzel kaligraficzny klei się tak jakby do kartki, robi fajne zawijasy, więc na pewno, nawet jeżeli nieładnie piszecie, na pewno wyjdzie super. 100 lat. Ja mówię na moją mamę Buba, więc napiszę 100 lat Buba. Można jeszcze zrobić jakieś wzorki, jak to chce. Co tylko chcecie. Pamiętając tylko, że do rysowania nie używamy piórka, czy też długopisu, czy pędzelka, ale gumki. Ścieramy warstwę numer, już patrzę, numer 2. I wychodzi nam brokat spod spodu, który w ogóle nie brudzi. Nienawidzę tego, jak brokat brudzi palce, ale ten będzie wyglądać super. No i cóż, moi drodzy, zapisujemy teraz. Ja zrobiłam to na szybko, ale oczywiście możecie zrobić o wiele ładniejsze kartki niż moja. Zapisujemy plik. Klikając udostępnij, PDF lub JPG. Eksportujemy, zachowujemy obrazek i idziemy do drukarki. Pamiętajcie, że tę kartkę
Możecie oczywiście oddać do druku albo wydrukować w domu, ale możecie też użyć jej na social mediach albo po prostu wysłać osobie obdarowywanej mailem. I spotkamy się na następnych rysowankach z iPadem. Do zobaczenia!